Cześć, dzień dobry. Zaczynamy kolarskie święto różu, różowe święto kolarstwa, kolarstwo różowego święta, Giro Italia, walka o róż, różowa koszulka lidera. Wszystko będzie różowe. To, co mi zostało zrobić, to ubrać różową czapeczkę i zmienić słoik w młynku do mielenia kawy, po kawa to Włochy na różowy, więc lecimy. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Przez najbliższe trzy tygodnie najważniejszym wydarzeniem w wyczynowym kolarstwie będzie Giro d'Italia i mogłem brzmieć w sposób nieco zblazowany, znudzony lub zniechęcony w pierwszych kilku zdaniach, bo cóż to Giro d'Italia nie napawa jako takie bardzo dużym entuzjazmem, choć z szerszej perspektywy może być wydarzeniem bardzo, bardzo istotnym. Więc jak zawsze trochę fajnie, trochę niefajnie, niby co roku to samo, a jednak nie to samo. Dlaczego? Bo po pierwsze, tegoroczne Giro d'Italia, Giro d'Italia, pamiętajmy, kojarzy się zawsze z wyścigiem szczególnie trudnym, selektywnym i bardzo, bardzo górzystym. Tegoroczne Giro d'Italia ma najmniej przewyższenia od 2010 roku. Oprócz tego ma stosunkowo dużo, jak na współczesne wielkie tury, kilometrów jazdy na czas, bo ponad 70. Co byłoby w sumie fajne, bo. Można mówić, że to daje jakiś tam balans między góralami a, a czasowcami, gdyby. Gdyby obsada była troszkę inna, bo tak się ułożył ten, se, ten sezon, że mamy Tadeja Pogaczara i długo, długo, długo nic. I nie tylko ze względu na to, że było sporo krak, sporo, sporo kontuzji. Tak się po prostu ten sezon ułożył. Tak poszczególni zawodnicy i teamy wybierały. I Tadej Pogacar stoi przed historyczną szansą historyczną, ponieważ wygranie Giro i Tour de France w jednym sezonie to jest rzecz bardzo bardzo rzadka, a ze względu na wspomniane kontuzje, głównie ze względu na tę bardzo niefortunną kraksę podczas wyścigu do kra dookoła basków, gdzie bardzo mocno kontuzjowany został Winegor, gdzie mocno kontuzjowany został Eventpool Eventpool akurat już wrócił do treningów i poobcierany i potłuczony został Roglicz. To powoduje, że no, niepewne są losy niepewne są losy Tour de France i tego co będzie się działo na Tour de France i w momencie w którym Tadej Pogacar zadeklarował najpierw że pojedzie w Giro d'Italia i nie wiedzieliśmy jeszcze że celuje w próbę zdobycia tego słynnego dubletu. No to można było mówić o tym, że Pogaczar troszkę ucieka przed Winegorem, chociaż pamiętajmy, on ma dwa wygrane Tour de France, więc co miał zrobić, to zrobił, a Giro wygranego nie ma. Prawdopodobnie start Pogaczara, no nie ukrywajmy, w Giro łączy się również z bardzo wysokim startowym, płaconym przez organizatorów, ale nie w tym rzecz. No to Giro, tak czy inaczej, bez względu na obsadę, byłby faworytem Giro, bez jakby. Bez dwóch zdań, to w ogóle mało kto ma podejście do Pogaczara nawet w średniej formie, a on wygląda na to, że w tym roku jest w znakomitej dyspozycji. Ale właśnie, yy, historia tutaj przed nim się naprawdę otwiera, ponieważ po pierwsze, Giro jest stosunkowo mało górzyste, co być może powinno umożliwić mu zachowanie nieco większej porcji energii na Tour de France. Natur de France będzie miał odrobinę mniej rywali niż teoretycznie mieć powiem mniej, niż powinien mieć, a ci, którzy będą będą w odrobinę gorszej dyspozycji, tutaj no, los, karma i tak dalej się odwraca. Pamiętajmy, że w zeszłym roku to Pogaczar nie przetrwał wiosny, złamał nadgarstek na liczba stąd, w związku z tym Natur de France nie był w stuprocentowej dyspozycji i Vinegar, no jakby nie miał oczywiście, był zmuszony do dużego wysiłku. Momentami pogaczar go bardzo mocno naciskał, jak na Żuplą, na przykład, jak na etapach Pirenejskich i Baskijskich. Ale generalnie, winegor no, był poza zasięgiem pogaczara. Tym razem to winegor nie przetrwał wiosny. Co więcej, event pool miał problemy forma Roglicza jest niewiadoma, w związku z tym, tym, tym razem teoretycznie to pogaczar dostaje prezent od, los, od losu. Należy pamiętać jednak, że zwycięzcy są na mecie i rozważanie tutaj, czy pogaczar wygra Tour de France przed rozpoczęciem się, czy w dniu rozpoczęcia Giro d'Italia nagrywam to, nagrywam to w sobotę, 3 maja no to jest na wyrost, bo każdy pierwszy tydzień każdego wielkiego turu jest problematyczny często jest nerwowy na szczęście, o tym będzie za chwilę, tego roczne Giro Italia dość szybko ułoży stawkę, w związku z tym może być, może być w peletonie Giro, a to ze sprawą etapów w Piemoncie, które będą dość selektywne. No ale zawsze, zawsze zdarzają się choroby, zdarzają się przeziębienia, zdarzają się wypadki losowe, należy wspomnieć Iwana Basso, który w innych czasach, w innych czasach również medyczno-dopingowych, no robił na Giro co chciał w barwach drużyny CSC, demolował absolutnie wszystkich, a potem poważnie się struł, cierpiał na przełęczy Stelvio. I została mu tylko walka etapy, warto pamiętać Kreszwajka, który rozbił się o. który rozbił się o lodową ścianę podczas jednego z zjazdów, ze zjazdów wysoko w górach i stracił koszulkę lidera. Tych historii jest bardzo wiele, zatem pamiętajmy, zwycięzcy są na mecie i dopiero po zakończeniu Giro d'Italia, po, po tym jak Pogaczar na podium zniesie ten piękny, charakterystyczny najpiękniejszy chyba z kolarskich pocharów, poza w sumie trójzębem, który można wygrać na Tirreno Adriatico i poza kostką, którą można wygrać na, na Paryż-Roubaix, to myślę, że Puchar za Giro d'Italia jest najbardziej spektakularny. Kiedy wzniesie go na podium, będzie można odliczać dni o Tour de France. do Tour de France, zastanawiać się, który z jego rywali jest w najlepszej formie i ile energii zachował pogaczar. Bo pogaczar, realnie rzecz ujmując, jeżeli myśli o dublecie, musi przestać być pogaczarem. Póki co, póki co w tym sezonie, tam gdzie atakował, tam gdzie wygrywał, robił to w swoim stylu długimi atakami, no pokazując, że może robić, co chce. Zgodnie ze sztuką, zgodnie z teorią, Pogaczar na tego Giro powinien szarpać się jak najmniej. Jest jednym z najlepszych zawodników jeżdżących na czas pośród pretendentów klasyfikacji generalnej. Oczywiście można mówić, że jest Grań Tomas, ale Pogaczar. Raczej z Geraintem Tomasem, nawet płaskie czasówki, w tym momencie już wygrywa. Pogaczar jest jednym z czołowych zawodników, którzy jeżdżą skutecznie próby indywidualne, więc powinien zbudować przewagę. Tym bardziej, że te etapy jazdy indywidualnej są w pierwszej części wyścigu. Nie szarpać się o bonifikaty, nie szarpać się o sekundy, i na jednym z tych dwóch, trzech trudnych górskich etapów. Odbić przewagę i kontrolować sytuację. Czy mentalnie jest w stanie to zrobić, nie wiemy, ale jeżeli myśli o dublecie, to właśnie tak powinien jechać. I teraz, tak naprawdę, trasa mu sprzyja nie tylko z tego powodu, że realnie jest mniej przewyższenia, ale etapów, które mogą zrobić różnicę w klasyfikacji generalnej, wyłączając kraksy, pecha i jakieś niespodziewane sytuacje. Jest maksymalnie 10, realnie 9 lub 8, wliczając w to w dwie indywidualne czasówki. Bo po kolei no mamy pierwsze mocne uderzenie w Piemącie, górzysty etap wokół Turynu z niewielkim podjazdem. Niedaleko przed metą to jest szansa dla Pogaczara, który faktycznie mógłby odpalić ten swój dynamiczny, klasykowy atak, zdobyć koszulkę lidera. A jeżeli nie, to wszyscy twierdzą, podejrzewają, że drugiego dnia na podjeździe to Sanktuarium Europa Pogaczar będzie najszybszy i prowadzenie w wyścigu obejmie. Tutaj są jakby spekulacje, czy być może przejedzie w koszulce lidera od startu do mety. Myślę, że to byłoby męczące dla niego, dla jego drużyny. Chociaż no, poniekąd w zgodzie z jego mentalnością, którą znamy. Europa będzie o tyle ciekawa, że intrygujący będzie czas, jaki tam osiągnie. Będą oczywiście porównania z Pantanim czy z zawodnikami sprzed kilku lat. Myślę, że Pogaczar wykręci tam bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo dobry czas, wysokie tempo podjeżdżania, wysoką moc w watach na kilogram. Czy padnie rekord? Trudno stwierdzić. Czy tak na samym pociągu, początku wyścigu? Myślę, że jest to niepotrzebne, ale należy spodziewać się, należy spodziewać się faktycznie, faktycznie dobrego rezultatu Bogaczara w Europie. Co potem? Etap szósty. Dopiero szósty etap do Rapallo z białymi drogami. Tych białych dróg nie tak dużo kilkanaście kilometrów. Natomiast etap trudny, trudny do kontrolowania potencjalnie niebezpieczny nie tylko ze względu na szutry, ale na wiele bocznych, krętych, krętych dróg. Tam należy zachować czujność. Pugaczar generalnie dobrze radzi sobie w takim terenie wszak wygrywał strady biankę. Generalnie z dobrym zjazdowcem, ma mocną drużynę powinni to ogarnąć, ale właśnie. Te etapy toskańskie, przejazdy przez Apeniny czy na Tour de France, etapy w Masywie Centralnym zawsze są nerwowe i tutaj wskazana jest czujność. Tutaj faktycznie ten wyścig może przybrać jakąś no, zaskakującą formę. Następnie mamy etap siódmy to jest czasówka 40 km z 6 km podjazdem do mety. To może być ety, wyścig poza europą, etap poza Europą, który tak naprawdę ustawi ten wyścig i spowoduje, że pogaczacz będzie już spokojny. Etap 8, meta na podjeździe, paradidowo może być ciekawie, może być nudno w zależności od wiatru. Podobnie na etapie dziesiątym, tu jesteśmy najbardziej na południu, najbardziej na południe wysunięty. Punkt wyścigu Kusano Mutri, a następnie etap 14 to jest druga czasówka 31 km, więc jak na współczesne standardy dość długa, natomiast realnie rzecz ujmując płaska jak stół, tutaj ci mocniejsi, mocniej zbudowani zawodnicy no powinni, powinni z Pogaczarem wygrać, ale no raczej nie jego rywale w klasyfikacji generalnej. Etap 15, etap królewski 222 km, 5000 m przewyższenia Mortirolo, natomiast podjeżdżane z tej nieco łatwiejszej strony i ze zjazdem e, bardzo, bardzo trudnym e, i meta na wysokości Livinio. No to tutaj e, właśnie tutaj e, na etapie 15 znów to jest realnie etap poza czasówkami i Europą, gdzie większe różnice w generalce mogą się przydarzyć. Podobnie jak na etapie 16, chociaż nie do końca, bo Stelvio jest w pierwszej części etapu, potem mamy długi przejazd do Linami i metę na podjeździe w Walgardenie, Ale Stelvio tutaj raczej nie będzie czynnikiem decydującym, być może zachęci uciekinierów do jakiejś akcji. Etap 17 to jest kolejny. Z tych decydujących, realnie po nim będzie jeszcze tylko jeden: 160 km, paso Brochon, 4100 m przewyższenia, 5, 5 podjazdów, 160 km, więc taki no skoncentrowany, skoncentrowany wysiłki na dość niedużym dystansie znów ze względu na to, że na takim dystansie dużo przewyższenia i meta na podjeździe, no to szansa na różnicę. Etap 19, górski do Zapady, ale raczej dla ucieczki. No i etap 22, razy Montegrappa. Montegrappa to jest bardzo ciężki, bardzo długi podjazd. Jest z niego również dość wymagający zjazd. To jest istotne, że zjazd, mimo że Montegrappa jest dwa razy, to zjazd jest po zjeździe, meta jest po zjeździe. No i to by było w zasadzie tyle, także... Pomiędzy są etapy dla uciekinierów i dla sprinterów, i zanim o faworytach generalki, to w tym momencie powiem Wam o sprinterach. Jest ich wielu. Realnie, więc tutaj naprawdę może być sporo emocji i włączanie się w końcówkach myślę, że warto będzie. Finisze na Giro zawsze są interesujące, czasami są nawet ciekawsze niż na Tour de France. Są bardziej nieprzewidywalne, tutaj te końcówki są różnie z tymi końcówkami, czasami są to jakieś rundy w miastach. W związku z tym no może, może być naprawdę ciekawie. No i mamy Olafa Koi, mamy Jonathana Milana, mamy Merliera, Jakobsena, Bauhausa, i Iwena... Molano Girmaja i Dainese, co więcej pro stats w top 20 sprinterów wymienia Stanisława Aniołkowskiego zobaczymy jak sobie poradzi tutaj naprawdę z tuzami sprintu, bo czasami na Giro czy na Welcie mamy dwóch, trzech, czterech sprinterów, tutaj jest kilkunastu na bardzo wysokim poziomie myślę, że jak już peleton wyjedzie z, wyjedzie z Piemontu no to ten pierwszy finisz pierwszy z peletonu będzie, będzie naprawdę ekscytujący i ciasny, no i trzeba będzie uważać na kraksy ale stawka sprinterów jest naprawdę, naprawdę świetna, co poniekąd ułatwia sytuację, bo myślę, że będzie wielu chętnych do prowadzenia peletonu co z kolei powoduje, że mniej ucieczek dojedzie do mety tak stawiam, może się mylę, ale tak bym obstawiał, że mniej ucieczek dojedzie do mety, w związku z tym yy, łatwiej będą mieli kibice ze względu na no, kontrolowanie życia, kontrolowanie sytuacji, warto będzie po prostu rzucać okiem gdzieś na live tickery, social media czy nie ma jakiegoś tam niespotykanego wydarzenia i po prostu włączać je na 10 km przed metą płaskich etapów i Um, no, i oglądać opisowy sprint z peletonu a co do zawodników, którzy będą rywalizować o drugie miejsce jeśli z Pogaczarem nie będzie chciał nic złego tych też jest stosunkowo niewielu oczywiście, że można przyznawać gwiazdki i przyznać gwiazdki połowy peletonu ale tych takich dużych nazwisk jest dalej w parę mamy Granta Tomasa, który po raz kolejny będzie jechał po podium mamy z jego drużyny Tymena Rensmana zobaczymy jak Rensman sobie poradzi to będzie duży test dla niego jako, jako współlidera drużyny i szansa na Szansa na osiągnięcie dobrego wyniku, może podjął w wielkim turze. Podobnie jak dla Kiana Ittybrooksa z, z Wizmy, podobnie jak dla Daniego Martineza z Zbory, który dobrze jedzie na czas. Może, może Bena O'Connor, ale on nie jeździ za dobrze na czas. Dobrze na czas jeździ Luke Plap, zobaczymy jak poradzi sobie w wysokich górach. Z kolei czasówki są problemem dla Bardeta, który tutaj. Poza tym, że będzie liderem drużyny, no to będzie polował na skompletowanie zwycięstw etapowych we wszystkich wielkich turach, podobnie jak Rafał Majka, ale bardziej będzie miał łatwiej, bo będzie liderem DSM-u, a Rafał Majka będzie pomagał Pogaczarowi. Ale zakładając wersję optymistyczną, no to Rafał Majka powinien dostać stosunkowo wcześnie wolną rękę i mieć szansę na zwycięstwo etapowe, bo ten wyścig dla Pogacara powinien być ułożony. No i moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o zapowiedź Giro di Italia. Oby sportowcy nas zaskoczyli, oby kolarstwo nas zaskoczyło, oby działo się coś ciekawego, natomiast to, aby działo się coś faktycznie ciekawego oznaczałoby, że będziemy obserwowali jakieś dramaty, jakieś dramaty pogaczarania, kontuzje, choroby itd. A tego tak naprawdę bym nie chciał, w związku z tym, to co najbardziej ekscytujące w tym giro, poza finiszami z peletonu. To to wyczekiwanie. Wyczekiwanie na koniec wyścigu, na wygraną Togoczara i na dalszą część narracji yy, związaną yy, z dubletem Giro Tour. No i moi drodzy, to by było na tyle. Pozdrawiam z Jeleniej góry, gdzie jutro ścigam się co prawda jako masters, ale w Pucharze Polski yy, cross country na legendarnej yy, trasie na wzgórzu Pauliną. Yy, no i yy, tyle. No, i tyle z mojej strony. Oczywiście będą poranne wrzutki na Facebooka z zapowiedzią etapu, z rozpiską czasową, z największymi atrakcjami, czego się spodziewać, na kogo stawiać i tak dalej. Dzięki wielkie. Kłaniam się nisko na różowo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.